dobry. Zapraszam Was do wysłuchania fragmentu książki pani Elizy Piotrowskiej pod tytułem Ciocia Jadzia. Ciocia Jadzia to zbiór opowiadań o tytułowej cioci Jadzi i jej wesołej i ciekawskiej siostrzenicy. Posłuchajcie opowiadania pod tytułem Gra. Ciocia Jadzia jest siostrą mojego tatusia. Nie wiem, jak jednocześnie można być siostrą i ciocią, ale chyba można. W każdym razie cioci Jadzi się udaje. Ciocia Jadzia jest tak duża, że nie wiadomo, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy. Trochę jak deszczowa chmura. Tylko, że deszczowej chmury można się przestraszyć, a cioci Jadzi nie, bo zawsze jest zadowolona i uśmiechnięta. Lubię grać w warcaby. A najbardziej lubię wygrywać. Niestety, ciocia Jadzia też lubi wygrywać i są z tego same kłopoty. Dlaczego? Bo przegrywam zawsze ja. A sami wiecie, jak to jest, kiedy się przegrywa. Szkoda gadać. Ciocia Jadzia powinna brać przykład z mamusi, która pozwala mi wygrywać za każdym razem. Ktoś puka. Dobiegł z kuchni głos mamy. To Jadzia, odpowiedział tata, otwierając drzwi. Tatuś miał na myśli ciocię Jadzie, ale na własną siostrę nie mówi się ciocia, tylko Jadzia, jeśli Jadzia to akurat jej imię. Hurra! Zawołałam, bo ciocia Jadzia jest naprawdę bardzo fajna i jedyną jej wadą jest to, że wygrywa. Ciocia Jadzia wyglądała jak ogromny lew morski, który właśnie wyskoczył z wody. Dawno tak nie zmokłam, wołała uszczęśliwiona. Widzieliście, jaka ulewa? Uwielbiam deszcz. Zaraz zrobię ci herbaty z cytryną i dam jakieś rzeczy na przebranie, powiedziała mama zupełnie nie na temat. Ciocia Jadzia zamiast się obrazić, pocałowała ją w policzek. Po paru minutach ciocia Jadzia była przebrana i wysuszona. Wyglądała bardzo śmiesznie, bo ubrania mamy w ogóle na nią nie pasowały. Ale ciocia Jadzia wcale się tym nie przejmowała. Popijała gorącą herbatę i z uśmiechem przyglądała się ulewie za oknem. Nagle odwróciła się w moją stronę i zawołała. Przecież to idealny dzień na partyjkę warcabów. Rozłożyłam więc planszę i rozdałam pionki. Białe dla cioci, czarne dla mnie. Co prawda zawsze grałam białymi pionkami, ale pomyślałam sobie, że skoro ciocia ciągle wygrywa, to pewnie te czarne są szczęśliwsze. Znów się zaczyna, westchnęła mama, widząc warcaby. Zaraz, zaraz, pokiwała palcem ciocia. Niech się nauczy przegrywać. Wolałbym, żeby nauczyła się wygrywać, odezwał się tata znad gazety. Może skończyłyby się kwaśne miny i płacze po kątach. Skąd wiecie, a może właśnie wygram? Krzyknęłam z wyrzutem, a potem się obraziłam. To coś nowego. Jeszcze nie przegrała, a już się obraża, dziwił się tata. Ja wam pokażę, myślałam. Tym razem wygram, bo nie będę się śpieszyć i przemyślę każdy ruch, bo nie będę zerkać na ekran telewizora, bo nie będę recytować wierszyków, bo nie będę śpiewać piosenek ani opowiadać, jak było w przedszkolu. Jeszcze zobaczycie. No i zaczęła się gra. Trwała dłużej niż zwykle. Tata zerkał znad gazety, a mama co chwilę wchodziła do pokoju, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Świetnie ci idzie, pochwaliła mnie ciocia. Zdaje się jednak, że i tym razem wygram, dodała z żalem. Ale i tak powinnaś być z siebie dumna. Mało brakowało, a pokonałabyś mnie. Najpierw byłam zła, potem zrobiło mi się smutno, a potem przyszło mi do głowy, że ciocia ma rację. Przecież tym razem prawie wygrałam. A prawie wygrana z ciocią Jadzią to jest naprawdę coś. Nawet jeśli się przegrało. A może to nie moja zasługa, tylko tych czarnych pionków? Przyszło mi nagle do głowy i czar prysł. Moje prawie zwycięstwo nie było już takie pewne. Postanowiłam, że muszę to sprawdzić. Teraz ja grałam białymi pionkami, a ciocia czarnymi. Byłam uważna i skupiona. Skoro poprzednim razem prawie wygrałam, to może teraz? Ojej, byle nie stracić głowy, byle się niecierpliwić. Tak, tak, już ostatni ruch. Jest, udało się. Wygrałam. Pierwszy raz w życiu naprawdę wygrałam. Bo wygranych z mamą oczywiście nie liczę. Brawo, brawo, cieszyła się ciocia, a tata z uznaniem kiwał głową. To był naprawdę wielki dzień, bo ja nareszcie wygrałam, a ciocia nareszcie przegrała. I obie byłyśmy
zadowolone. Dziękuję.